Dworzec Gdańsk Główny został zbudowany w latach 1894-1900 w stylu tzw. gdańskiego neorenesansu. Jego projektantami byli Aleksander Rudel, Paul Tremer, mistrz budowlany Georg Kuni oraz kolejowy inspektor budowlany Glasewald. Gmach i wieżę zbudowano z czerwonej cegły i ozdobiono jasnym piaskowcem z wartkowic w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Nad głównym wejściem znajduje się szerokie okno zamknięte łukiem i szczyt ujęty wieżyczkami. W 1964 roku dodano herby Polski i Gdańska według projektu Leszka Weroczego. Szczyt zwieńcza symbol kolei uskrzydlone koło. Dachy nad skrzydłem północnym odtworzono podczas ostatniego remontu, który trwał aż 4 lata i kosztował 120 milionów złotych. Nad głównym wejściem znajduje się balkon. Zdobią go dwa lwy, które trzymają w łapach tarcze herbowe Gdańska. Wieżę o wysokości 48 metrów zbudowano w latach 1898-99. Wieża ujęta jest w narożach wieżyczkami i zwieńczona hełmem. Nawiązuje są architekturą do wieży kościoła świętej Katarzyny. Początkowa pełniła również funkcję ukrytej wieży ciśnień. Do centralnej części, która mieści halę kasową, przylegają cztery skrzydła z wewnętrznym dziedzińcem. W wieży na wysokości 26 metrów i 60 cm umieszczono tarcze zegarowe, które mają średnicę 325 cm. Hełm wieży zdobią pinakle i żygacze w kształcie smoczych głów. Bryłę dworca dekorują różne płaskorzeźby, liczne lukarny, szczyty, wieżyczki i wazony. Dach pokryto ceramiczną dachówką z zygzakami w kolorze żółtym i zielonkawym. Choć remont kosztował 120 milionów złotych, 85% funduszy przekazała nam Unia Europejska. W 1902 roku oddano do użytku budynek kas podmiejskich, w którym jest obecnie restauracja KFC. Dawną część południowego zespołu dworcowego stanowiły budynki poczty i przesyłek ekspresowych. Przed dworcem znajduje się pomnik Kindertransportów upamiętniający akcję wywożenia żydowskich dzieci z wolnego miasta Gdańska do Londynu w okresie od maja do sierpnia 1939 roku. Uratowano w ten sposób 10 tysięcy dzieci, w tym 130 z Gdańska. Autorem pomnika jest jeden z uratowanych, Frank Meisler. Pomnik odsłonięto 6 maja 2009 roku. Na cokole umieszczono szyny kolejowe i tabliczki z nazwami miast, z których wywożono żydowskie dzieci. Dzieci wyjeżdżały z bagażem podręcznym, bez rodziców. Postacie zostały pokazane w sposób realistyczny w ubraniach z lat 30. Powstało w sumie 5 podobnych pomników. W Londynie, gdzie była stacja docelowa, w Berlinie, Rotterdamie i Hamburgu. W
holu dworca, do którego wchodzi się przez oryginalne drzwi, przywrócono dawną kolorystykę ścian, odtworzono nębowe witryny kas biletowych. Z lewej strony hali umieszczono informację dworcową. Można tu otrzymać mapę Gdańska i informatory w kilku językach. Na ściany powróciły herby 8 pomorskich miast. Po lewej stronie od wejścia Gdańska, Kwidzyna, Lęborka i Szczecinka. Po prawej Kościerzyny, Słupska, Tczewa i Chojnic. Zrekonstruowano również witraże. Wykonano je ze szkła katedralnego. Nowością są schody ruchome i windy. Główna hala dworca połączona jest z wejściem od strony północnej pasażem handlowym. Pomieszczenia czekają obecnie na najemców. Po środku znajduje się winda i zejście do podziemnej części dworca. Do podziemnej części dworca zjeżdżam schodami ruchomymi. Tu znajdują się poczekalnie, przechowalnia bagażu i toalety. W poczekalni dla matek z dziećmi znajduje się koiec z poduszkami i zabawki przymocowane do ścian, które mogą zainteresować najmłodszych pasażerów. Z podziemnego poziomu można przejść tunelem na perony oraz w kierunku centrum miasta nowym przejściem połączonym z tunelem pod ulicą Podwale Grodzkie. Tu też będą znajdować się punkty handlowe. Tym tunelem można wyjść do miasta, przystanków autobusowych i tramwajowych. Z kolei tym tunelem wychodzimy na perony oraz ruchomymi schodami do dworca autobusowego. Stacja kolejowa Gdańsk Główny ma najwyższą kategorię premium. Posiada w sumie 5 peronów dla pociągów dalekobieżnych, regionalnych oraz szybkiej kolei miejskiej. W 2022 roku Gdańsk Główny obsłużył 11 400 000 pasażerów, co dało mu 8 miejsce w kraju.
Dworzec w Gdańsku jest jednym z najpiękniejszych dworców w Polsce.